czym jest etyka wędkarska. Dla każdego wędkującego prawdopodobnie te słowa znaczą co innego. Dla jednych jest to wyłącznie przestrzeganie przepisów, dla innych uzupełnieniem tych norm o swój własny kodeks wartości. A może to po prostu umiar i rozsądek? Postaramy się przybliżyć Państwu to zagadnienie w cyklu felietonów pod tytułem Wędkarstwo etyczne. Samo zajęcie, samo wędkowanie moim zdaniem nie jest do końca etyczne, także ja mam swój własny kodeks etycznego wędkarza na swoje potrzeby. Uważam, że nie należy traktować ryb jako przedmioty, bo są to żywe zwierzęta, a żywym zwierzętom należy się szacunek, także no, w ten sposób trzeba na to spojrzeć, po prostu jako całościowo. Natomiast wszelkie jakby regulaminy etyki wędkarskiej, no, czyli kodeksy, wymiary ochronne, okresy ochronne, no, są narzucone przez człowieka i nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie ten regulamin jest dosyć skostniały i nieżyciowy. No, to nie można mówić w tym momencie o etyce wędkarskiej. No, jeśli nasz regulamin dopuszcza do zabicia 3 drapieżników, no to jak można mówić o etyce wędkarskiej? Ja mam swoją etykę wędkarską dla siebie, po prostu stworzoną wewnętrzną i większość ryb wypuszczam. Oczywiście szanuję złowione ryby, staram się je uwalniać z haczyka w sposób jakiś taki nie narażający na zbędne cierpienia. A tak już powiedziałem, samo wędkarstwo nie jest do końca etyczne, ponieważ jest to zabawa zwierzętami, także ja się staram to minimalizować, żeby po prostu tym zwierzętom jak najmniej dostarczyć cierpienia. Także, no i oczywiście o tym nawołuję. Uważam, że bardzo ważnym elementem wędkarstwa jest wypuszczanie złowionych ryb. Pisałem o tym w prasie wędkarskiej wielokrotnie, na początku lat 90. Krzyczałem, mówiłem, namawiałem wielu wędkarzy do wypuszczania złowionych ryb, ponieważ uważam to za bardzo właśnie etyczny element i w ogóle w XXI wieku wręcz niezbędny, żeby te ryby były, żeby te ryby żyły, żeby wędkarstwo w ogóle funkcjonowało, ponieważ jeśli ryb nie będziemy wypuszczać, to tych ryb, tak, zwłaszcza cenniejszych, czyli drapieżników, za moment nie będzie. No, w tej chwili, żeby złowić szczupaka czy sandacza przyzwoitych rozmiarów, naprawdę trzeba się sporo napracować. Ja pamiętam czasy, kiedy na Wiśle łowiło się na spinning około 20 ryb przy dobrym żerowaniu. Były takie dni, że łowiło się 20 drapieżników. Dzisiaj, w XXI wieku, w 2000 latach, ja żeby złowić jedną rybę, muszę się sporo napracować, znając wodę, poświęcając dużo więcej czasu, mając doskonały sprzęt wędkarski, nie jestem w stanie złowić czasami w ogóle żadnej ryby. Także no, postęp techniczny spowodował to, że tych ryb jest niewiele i od nas, wędkarzy, zależy to, czy będzie tych ryb więcej, czy mniej. Także no, chciałbym, żeby każdy wędkarz zastanowił się, zanim zabije jakąś rybę, którą złowi, zwłaszcza tą cenną, czyli z hierarchii tych wszystkich ryb, czyli drapieżniki, które są najrzadsze. No, jeśli uśmiercimy szczupaka czy sandacza, pomyślmy najpierw, czy warto, czy za 5 lat, czy za 10 lat w ogóle te ryby będą, ponieważ no, regulamin wędkarski narzucony właśnie przez włodarzy wód tych ryb tak naprawdę nie chroni, tych ryb jest coraz mniej. Cała nadzieja jest w młodym pokoleniu, w młodych wędkarzach, ponieważ oni dopiero nabierają pewnych nawyków. Tak jak powiedziałem, już starsze pokolenie wędkarzy nie rozumie tego, że rybę można złowioną wypuścić, że można się jej pozbyć. Uważają, że ryba jest po to, żeby trafiła na patelnię i żeby ją zabić. Także no, teraz my wędkarze, co nam pozostało? Przekonywać po prostu młodych adeptów tego zajęcia, żeby
dbali o środowisko, dbali o ryby. Po prostu niedługo nie będziemy mieli co łowić, nie będziemy mieli czym się zajmować, że nasze zajęcie jakby straci sens, ponieważ nasze wody szybko ubożeją. Tak powiedziałem, już po prostu w tej chwili złowić jednego drapieżnika jest ciężko, trzeba się dużo najeździć. Przecież wędkarze jeżdżą teraz po całym świecie, można powiedzieć, właśnie po to, żeby złowić fajną rybę. A to wszystko jest w naszych rękach tak naprawdę. Ja mówię, pisałem kiedyś dużo właśnie o zasadzie nauki, o zabijaniu ryb, o wypuszczaniu ryb, ale to nie miało dużego oddźwięku, to właśnie ludzie czytali, część właśnie młodych ludzi oczywiście stosuje się jakby do tych zasad, ale starsi wędkarze niestety ze smutkiem stwierdzam, że bardziej właśnie im zależy na zabiciu ryby, na pozyskaniu tej ryby jako białka i to ich naprawdę interesuje. Zaczynałem pisywać w wiadomościach wędkarskich, to było na początku lat 90. Miałem przyjemność poznać pana Olka Gzowskiego, to był dziennikarz, bardzo dobry wędkarz, starszy człowiek. I on mi opowiadał o takim dość nagminnym zdarzeniu właśnie, które się odbywało w latach 60., 70., a mianowicie polegało ono na tym, że zakłady pracy ówczesne robiły tak zwane wycieczki na ryby i to nie polegało na łowieniu ryb, tylko na tym, że zbierała się grupa tam wędkarzy z danego zakładu pracy, 40-50 osób. Te osoby pakowały się do autokaru i jechały nad Biebrze, wówczas bardzo rybną rzeką, rzekę słynącą z dużej populacji szczupaka, no i tam przez sobotę, niedzielę, czy nawet jednego dnia łowili ryby przez cały dzień, a regulamin ówczesny PZW dopuszczał 10 złowionych szczupaków, które można zabrać, więc oni łowili tam, przeważnie każdy ten limit wypełniał, no i łowili te 10 szczupaków, zabierali, wracali z tych ryb, pełni w ogóle humoru, jeszcze tam pewnie te wędkarskie wyprawy były mocno okraszone alkoholem, bo tak wtedy bywało, wracali zadowoleni, ale to był właśnie XX wiek, jeszcze tej ryby było dużo, regulamin też był inny, bo było, można zabrać 10 szczupaków. Natomiast to się teraz wszystko zmieniło, ja na to patrzę właśnie, jak mi pojadł pan Olek Gzowski w ogóle z taką, nie wiem jak to w ogóle potraktować, ale to były jakieś wyprawy łupieckie, grabieżce, to były jakieś takie po prostu wypady jak na grzyby, zbieractwo, to niewiele miało wspólnego z wędkowaniem. No i dzisiaj ta forma wędkarstwa powinna być zupełnie inna, także to się powoli zmienia, te regulaminy też, teraz mamy 3 drapieżniki. Ja pamiętam, zaczynałem wędkować i regulamin dopuszczał zabrania 4 drapieżników. W tej chwili można zabrać 3 sandacze, 3 szczupaki, w zależności tam po prostu od możliwości tam złowienia, ale to jest też za dużo. Ja uważam, że w tej chwili rozsądne byłoby zabranie jednego drapieżnika. Jeśli wędkarz może w ogóle, to powinien, jeśli chce, to powinien zabrać jednego szczupaka sandacza, bądź jednego suma, co też czasami jest za dużo, ponieważ czasem ta ryba jesienią jest wielka, także powinny być widełki takie. Ta ryba powinna mieć jakiś taki dolny i górny wymiar, czyli tam załóżmy 45-50 cm do 80, że w tym przedziale centymetrowym można by zabrać drapieżnika. To jest taki mój postulat, ale to włodarze wód nie są tacy elastyczni. Zanim to zostanie wprowadzone, ja się obawiam, że tych ryb już w ogóle nie będzie.